Wasze pokazy, jesteście dla mnie w ogóle inspiracją, jak chodzi o pokazy dla dzieci i taką, muszę usiąść. Takim wzorem do naśladowania. Znaczy mówię Wiem. Do Martyny, tak? Zależało mi, aby mój spektakl zaczynał się przed pokazem. Czyli jak dzieciaki już wchodzą i widzą, od razu mówią wow. Jeszcze nie widzą, na szczęście. I już widzą wow, ale będzie fajnie. Albo tutaj jak to wygląda. I ciarki. I no to jest super. I często jakby, kiedy dzieciaki wchodzą na salę, którą my już wcześniej przygotowaliśmy, to słyszymy za kulisami. A później wchodzisz ty i magia mija. No i ten. Ja najczęściej lubię. Dzieci płaczą. Dzieci płaczą, uciekają, Boże. W tym roku jakby naszym celem było zrealizowanie minimum 3 występów międzynarodowych. Aktualnie już 2 się udały, to były właśnie Holandia i Paryż. Jak pytasz o Paryż, to występowaliśmy tam dla polskiej Polonii. To może być nie polska Polonia? Nie, to dla Polonii dobrze. Pani z polskiego by mnie zabiła pewnie. Występowaliście w Kambodży. I Wietnamie. Tak jest. To jest czad. To jest naprawdę wow. Dziękuję. Wiem. Bo po Europie to po Europie, ale byliście na innym kontynencie. To naprawdę jest niesamowite i cudne w magii, że magia jest uniwersalnym językiem. Mhm. Dotrze do każdego. Tak naprawdę nie potrzebujesz słów, żeby pokazać, że faktycznie coś zniknęło. I wtedy, tak jak ja to pisałem, uśmiech dziecka jest taki sam w każdym języku. Więc no, naprawdę to jest niesamowite. Fajne. W sumie już taki uroczy nie jestem, więc chyba ten progres to w niedobrą stronę idzie. Dokładnie. Dzięki. pogadane, nie? Dobrze. Opowiadam. Więc. Nie zaczyna się zdania od więc. Zapytaj jeszcze raz. Opowiadam. Okej, okay, więc. Opowiadam. Człowiek sceny.